Hej, z tej strony witam was na Tenacious 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. No dobrze, pora na świat C. Tu bodajże w oryginalnej wersji tło było jaśniejsze. I grała też inna muzyka. Tutaj mamy muzykę taką dość rzadko używaną, ale kojarzę ją. Że w tle śpiewa taki pan Good morning, friends. Okej, z tego co wiem, to przez tę przepaść możemy przejść, jeśli chcemy. Spróbujmy. Udało się. No jakbyśmy weszli do rury tam przy zamku, to byśmy wyszli tutaj po prostu. Ale możemy też przeskoczyć w ten sposób. No dobrze. Tutaj mamy spam kupami, też był w oryginale. Wygląda to cokolwiek dziwnie. Ale już płyta zostawił. Też bodajże były połączone rury ze sobą w taki dość dziwny sposób. Już nie są tak połączone. To były takie bloczki razem z sobą. Nie było za to przepaści już. Czegoś takiego nie ma. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy poziom. Krótki, przyjemny. Lecimy dalej w takim razie. Mamy etap autoscrollowy, czyli że kamera sama się przesuwa. W wersji z Mario Walker 1.0 to kamera się nie przesuwała, więc był to najzwyklejszy w świecie poziom. Tutaj rury są połączone w ten sposób, z kolei w 1.0 były połączone tak, że bloki były między nimi. I tutaj mamy filary tego mostu, takie zwyczajne, szare. Natomiast Mario Variable rozwiązał ten problem w Mario Walker 1.0 tak, że były drzewka na sobie ustawione, z tego co widziałem. Bo była taka brązowa linia, z której wystawały liście na bok. Więc to zgaduję, że po prostu osiągnął w ten sposób, że ustawił drzewka na sobie. W sumie jest to coś uroczego w tym, muszę przyznać. Że jak jest tak, że jak są takie duże ograniczenia, to w jakikolwiek sposób się uda zrobić właśnie. No i dobrze. Pójść na lewo. Z tego co pamiętam, to wcześniej tutaj od razu już był bonus. Natomiast musimy przeskoczyć w ten sposób. No ale przepaść nie jest trudna do pokonania. Jest w porządku. Idziemy w takim razie. No i kolejny poziom za nami. No wygląda to specyficznie na mapie, jak możemy zauważyć. Mamy C3, które się mocno różni od swojej oryginalnej wersji z Mario Walker 1.0. Tam zaczynaliśmy w takiej wodzie po kolana, która ograniczała nas skok. Natomiast tutaj, jak widać, woda jest na dole. Nie wiem, czy możemy w niej pływać. Wolę nie próbować. Chyba nie. I mamy tak sporo takich skoków nad przepaścią. Natomiast w oryginalnej wersji tak dużo tego nie było. Natomiast spam bullet billami też był, niestety. Okej. Pierwsze koty za płoty. Chyba musimy użyć tutaj bullet billa. O! Ledwo, ledwo, ale się udało. Świetnie. Sprawdźmy, co my tu mamy. O! Możemy wybić od razu, wabić bloki naraz. Bardzo miło. No i to byłoby na tyle. No, ten etap przeszedł sporą metamorfozę w porównaniu do oryginału. Moim zdaniem dobrze, bo oryginalna wersja była dziwna z tym brodzeniem w wodzie. No i to byłoby na tyle, ale możemy zauważyć, że coś jest na tej mapie świata nie tak. Że ukończyliśmy świat C, ale no szliśmy jaskiniami, a tam na górze jest coś innego zupełnie. Czyżby to była jakaś inna sekcja w tym poziomie? Otóż nie. Jest jeszcze jeden etap, do którego chciałbym się udać, a znajduje się on
przejście do niego znajduje się w etapie C2. Przede wszystkim chciałbym tu kliknąć F3. I mamy już pewnie... Ha! Nie wiedziałem, że tak można. Okazuje się, że mamy zaliczony w świat trzeci, świat C niby. Natomiast nie odblokowało nam dalszego świata, czyli świata D. Specyficzne, naprawdę. Dobrze, w takim razie tutaj mamy opcję, że jak naciśniemy i przytrzymam klawisz Delete, tu usuniemy postęp, jak widać, świata, ale wszystkie inne światy są zapisane. Więc to jest bardzo dobry pomysł, muszę przyznać. Chyba się nie da wybierać ode mnie etapów. Chyba, że coś po prostu nie wiem, jak to zrobić. Użytkownik Nick11 powiedział mi, że możemy nacisnąć klawisz Page Up albo End i od razu pominąć etap i udać się do następnego, ale chciałbym po prostu przejść, no bo i tak nie jest to jakieś super długie, to zaraz wracam. Dobrze, jestem znowu. I tutaj możemy sobie znowu pójść po łanapy. Aczkolwiek nie jest to, z tego co wiem, w żaden sposób powiązane z dodatkowym przejściem, które jest tutaj. Znalazłeś przejście do świata CA. No jak widać, teraz udajemy się na mapie świata nie na dół, a do góry. O, proszę bardzo. No jest to dosyć unikalne dla Mario Forever. Takie coś, że mamy różne przejścia w etapie, które prowadzą do innych zupełnie leveli. Jest dość powszechne w grach, takich jak Super Mario World czy Super Mario Bros. X z otwartą strukturą, natomiast Mario Forever ma taką dość liniową strukturę. No i tutaj nie jest to aż tak popularne, no ale jak widać, Mario Forever zrobi coś takiego. Etap CA. Myślałem na początku, że być może jest to etap, który został dodany w nowych wersjach literowych światów, ale okazuje się, że był on od samego początku w świecie C. Już te 12 lat temu. Dobrze. On za to podziękuję. Tutaj mamy gimmick, chyba, no widać co musimy zrobić, musimy użyć Billy, żeby przejść. Niestety mamy tu utrudnienie w porównaniu do oryginalnej wersji. Tam mieliśmy czerwoną platformę nad tymi wyrzutniami, dzięki czemu mogliśmy po prostu stanąć na tej platformie nad wyrzutniami i poczekać, aż Billy sobie wylecą i użyć ich do odbicia się. Z kolei tutaj niestety nam się to nie powiedzie, musimy zejść na dół, a później wrócić używając trampoliny. Z tego co tam bilet, to też kolejny przeciwnik, który jest odporny całkowicie na Starmana. Dałby sobie trochę tych Billy. No niestety problem z tym jest taki, że jak narobimy sobie Billy, może być ciężko wrócić tą trampoliną, ponieważ będzie masa Billy, które będą nas atakować. Więc nie dość, że musimy narobić Billy, to jeszcze później wrócić tam. To może nie być łatwym zadaniem, natomiast chyba dałoby się stać na tych Billblasterach i skakać na prawo i lewo, aż w końcu Billy wystrzelą, ale uznałem, że zrobię to tak, jak twórca zamierzał. No jak widać, świat C ukończony, kończy się on tak samo, po prostu niezależnie od tego, czy przejdziemy C3 czy CA, to świat jest ukończony. To byłoby na tyle, nie ma żadnego zamku, chyba że jest coś, o czym nie wiem. Wydaje mi się, że więcej one-upów zgarniemy po prostu z CA i to jest jego główną zaletą. Natomiast jest on nieco trudniejszy od C3, nie na zasadzie niemożliwy świat, ale na pewno może nam trochę przysporzyć problemu, szczególnie odbijanie się od Billy. Dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku w takim razie. Ogólnie świat C, być może to ma być świat C jak choice, że wybór, że po prostu wybierz swoją drogę, kto wie. No jest to dość krótki świat, natomiast podoba mi się ten wybór właśnie drogi, a nie słowa. Jest to ciekawe na pewno. Tak w ogóle lekki, łatwiej, przyjemny świat. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosła, Domagała, DatePlay22, Nure Wi-Fi, Person, Victor Playing Games, Igmajo The Hedgehog, PKKPS, Nelson Inks, Filmszynczak, Beznazy, Żubotny, Lipomi, Dorkos.game.pl, Piotr Haduch, Junior Game YouTube, Nichoa, X Gamer X, Gramatyczny Nazista, Kupszyl,
makierką K12, kłaski 11, batek RDM, X-Black, Ibaczy Fire, Plur, Yoshi, 14, 26, Szymeczek, PL, Mikołaj, Games, Dano, Demus, Mr. Alapeño, Tomek, 8 3 9 8 3 9, Bandax, Jan, 06, Filibusta, Mulch, Mario, Forever, Toksycznie, Baka, Kaptu, Adam, Zyć, Master, Kat, Kaloryfer, Mario, Hesiera, Fox, Zosia, Zednik, 11, Tarsz, XD, Walker, 678, Filip, Polska. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!